Zenek Martyniuk pochodzi z Gradeli, małej wsi na Podlasiu, położnej niedaleko granicy z Białorusią. Karierę muzyczną zaczynał w 1989 roku, kiedy razem z Mariuszem Anikiejem założył słynny zespół Akcent. Gra w nim do dziś. Przez Twe oczy zielone, gwiazda oraz życie to są chwile, to tylko niektóre przeboje Zenka Martyniuka, do których Polacy bawią się na weselach i nie tylko. Nie wszyscy fani Zenka Martyniuka wiedzą, że artysta nie zawsze planował karierę na scenie muzycznej. Już jako nastolatek swój wolny czas poświęcał na treningi piłki nożnej. Uczęszczał też do harcerstwa. Dalej uczęszczał do liceum i na studia, aby zdobyć wykształcenie. To, jaki kierunek ukończył Zenek Martyniuk, może być dla wielu sporym zaskoczeniem. Choć muzyka zawsze była w sercu Zenka Martyniuka, to wykształcenie piosenkarza mija się z tym, co aktualnie robi. Artysta po zdaniu matury postanowił kontynuować studia na kierunku, który da mu możliwość podjęcia stabilnej pracy. I tak zapisał się i ukończył studium ekonomiczne w zespole szkół nr 3 im. Władysława Reymonta w Bielsku Podlaskim. Gdyby jego kariera potoczyła się inaczej, być może dziś Zenek Martyniuk pracowałby jako księgowy. Czy zainteresowanie ekonomią w przeszłości przełożyło się na karierę muzyczną Zenka Martyniuka? To wie sam zainteresowany, jednak trzeba przyznać. Że artysta ma smykałkę do biznesu. Kwoty, jakie otrzymuje za jeden koncert, robią wrażenie. W kwietniu tego roku informowaliśmy, że Zenek Martyniuk za występ kasuje ponad 30 tysięcy złotych. Zobacz także Martyniuk kupił sobie pięknego Mercedesa. Na pocieszenie po jajkach we Włodawie niedawno obrzucali go jajkami, a teraz to, Zenkowi Martyniukowi dostało się od fanów. Chłop się męczy nerwowo w domu Martyniuków. Zenek będzie musiał stawić się w sądzie.